24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a Państwem gościem jest pan Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Podkomisji Stałej do Spraw Współpracy z Zagranicą oraz NATO. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie redaktor, powiedział pan panie redaktorze. Pani redaktor. Bardzo ale panią przepraszam. Nie ma problemu, ale poranek jest taki, jaki jest, więc. Jeszcze jest poranek zaspany. Zaspany, tak. Wszyscy jesteśmy jeszcze zaspali troszeczkę, także zaczęło się dobrze. Panie pośle, zasiada pan w Komisji Obrony Narodowej, a dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie dotyczących zagrożeń, zidentyfikowanych zagrożeń płynących ze wschodu, zagrożeń geopolitycznych. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska pójdzie na to spotkanie? Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wtedy, jeżeli otrzymuje zaproszenia na tego typu spotkania, czy od pana prezydenta, czy od pana premiera, zawsze uczestniczymy, zawsze idziemy przygotowani, zawsze idziemy też i z dobrą radą, i z naszymi pomysłami. To są, uważam, ważne spotkania i ważne konsultacje. Dobrze, że rząd polski zwraca się również i do opozycji, aby wysłuchać, co my mamy też do powiedzenia, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby nie rozmawiać o tego typu zagrożeniach, a zagrożenia są bardzo potężne i ze strony Białorusi, ale i jednocześnie ze strony też Rosji. Właśnie, panie pośle, chciałam pana dopytać, jakie pan identyfikuje w tej chwili zagrożenia jako członek, jako uczestnik tych dwóch komisji, gdzie rozmawiacie na ten temat, no bo wiemy, znamy pracę komisji. Jakie są w tej chwili najpoważniejsze zagrożenia pana zdaniem? Najpoważniejszymi zagrożeniami, oprócz oczywiście imigrantów, którzy chcą w sposób nielegalny przekroczyć granicę polsko-białoruską, i to najbardziej dotyka w tej chwili, najbardziej niepokoi polskich obywateli, ale również w tle tkwi konflikt się między Rosją a Ukrainą. I no, też ci, którzy znają się na rzeczy, mówią, że wręcz Putin doprowadził do tego typu eskalacji konfliktu, jeżeli chodzi o imigrantów, po to, żeby przykryć swoją potencjalną agresję na część wschodniej Ukrainy. I tutaj myślę, że tkwi sedno konfliktu, tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, a nie zapominajmy, że jest to granica wschodnia Unii Europejskiej, i my też na tego typu spotkaniach przypominamy, mówiąc, że sytuacja na tyle już jest poważna, że należy natychmiast włączyć w to wszystko, co się dzieje, całą Europę. I to się zaczyna dziać. I wreszcie pan premier zrozumiał, że należy rozmawiać z przywódcami całej Europy. Całą Unię Europejską trzeba włączyć w działania. Ja zastanawiam się, bo uważam, że już jest czas na to, aby uruchomić punkt 4 traktatu NATO. Rząd polski jeszcze zastanawia się i mówi, że jeszcze nie czas, ale proszę zauważyć, co się dzieje. De facto oficjalnie ten punkt nie jest włączony, natomiast premier już jeździ i odbywa spotkania z przywódcami państw Unii Europejskiej, de facto również z przywódcami państw NATO, tak jakby już ten punkt za chwilę miał być włączony. Panie pośle, przekonaliśmy się, że na struktury unijne nie ma co liczyć. Dobrze, że doszło do spotkania z Jensem Stoltenbergiem, szefem NATO, ponieważ tutaj ta pomoc jest bardziej możliwa ze strony NATO, chociażby zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Jakie będziecie mieli propozycje jako Polskie Stronnictwo Ludowe dla pana premiera? Powiedział pan, że przyjęliście zaproszenie, że będziecie uczestniczyć. Rozumiem, że już macie konkretne propozycje, tak? Pozwoli pani, że z tego rodzaju propozycjami
przyjdziemy do pana premiera i pan premier pierwszy dowie się o tych propozycjach. Ja mogę tylko w sposób bardzo ogólny, powiedzieć, że należy mocniej jeszcze nacisnąć Unię Europejską, jeżeli chodzi o budżet i pieniądze przeznaczone między innymi na bezpieczeństwo całej Unii, bo no, dla mnie te 25 bodajże milionów euro to po prostu jest śmiech na pustej sali. Ja tylko chcę przypomnieć, że cała Unia Europejska to jest około 13 miliardów euro przeznaczonych w tym budżecie finansowania do 2027 roku na sprawy związane z migracją i z bezpieczeństwem. W związku z tym w budżecie Unii Europejskiej są zapisane środki finansowe, aby między innymi przeznaczyć na ochronę, przypomnę, wschodniej granicy Unii Europejskiej. Będziemy na pewno kładli nacisk również i na tego typu zagadnienia. Oczywiście będziemy rozmawiali też na temat uczestnictwa również całej organizacji NATO, dlatego że i Białoruś, i Rosja tak naprawdę do końca nie liczy się z Unią Europejską, natomiast liczy się i to bardzo z NATO. W związku z tym tutaj będziemy też nacisk na tą organizację kładli. No, przypomnę, Polska od 1999 roku jest pełnoprawnym członkiem NATO. A czy będzie również rozmowa na temat, który już pan poruszył, czyli artykuł 4? Czy pana zdaniem warto na ten temat rozmawiać i czy przedstawicie argumenty za uruchomieniem tego artykułu? Wydaje mi się, że sytuacja na tyle jest poważna i na tyle już nabrzmiała. Ja oczywiście tutaj absolutnie w żaden sposób nie chcę straszyć Polaków, ale sytuacja jest na tyle poważna, sytuacja geopolityczna, bo przypomnę, że przecież Rosja jest mocarstwem światowym, a nie inny, tylko Rosja stoi za tego typu działaniami, które w tej chwili dzieją się na wschodzie Polski, że należy już uruchomić ten punkt 4 NATO. Jeżeli Polska nie będzie zabiegała o to, żeby ten punkt 4 był uruchomiony, to ja tylko chcę też przypomnieć, że niektóre kraje Unii Europejskiej, w tym należące również do NATO, nie zdawały sobie sprawy do tej pory, jak bardzo poważna sytuacja jest na wschodniej granicy Polski. Przypomnę jeszcze raz, na wschodniej granicy Unii Europejskiej. I myślę, że ten punkt 4, jeżeli zostanie uruchomiony, jeżeli NATO bardzo wyraźnie również włączy się w te działania dotyczące bezpieczeństwa Polski, to wtedy również i kraje Unii Europejskiej wyraźnie zobaczą, że to już nie są żarty i to nie są przelewki. Do tej pory proszę zauważyć, jak opozycja, w tym oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, my zawsze staramy się być pragmatykami i ludźmi, którzy w tego typu sytuacjach chcą pomóc, a przynajmniej nie przeszkadzać, jeżeli nie będziemy mieli pełnej wiedzy. No, tak się stało, jeżeli chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Nie było spotkania ani Komisji Obrony Narodowej, ani Komisji Służb Specjalnych, ani Komisji Spraw Wewnętrznych przed wprowadzeniem tego stanu. W związku z tym nie mieliśmy pełnej wiedzy. Natomiast wydaje się, że sytuacja na tyle nabrzmiała, na tyle jest poważna, że rząd dobrze, że zaczyna sięgać również i po spotkania z opozycją, ale jednocześnie też zaczyna swoje wizyty premier Mateusz Morawiecki również i z przywódcami i państw NATO, i państw Unii Europejskiej, bo do tej pory słyszeliśmy tylko z ust i ministra obrony narodowej, i ministra spraw wewnętrznych, i pana premiera, że Polska da sobie sama radę. Polska w takiej sytuacji sama sobie rady nie da. Nie chciałbym, żeby to była powtórka z historii. Ja nie słyszałam takich określeń, ale skoro pan mówi, to widocznie tak było, albo tak pan zrozumiał. Od samego początku były rozmowy z przedstawicielami Litwy,
Łotwy, Estonii, czyli krajów, które były, również są zagrożone migracją. Jeżeli chodzi tylko o... Tylko proszę zobaczyć, panie ja chciałabym jeszcze dopytać, panie pośle, tak. Ponieważ mamy już mało czasu, a chciałam jeszcze pana zapytać, jako właśnie członka Komisji Obrony Narodowej, jak pan ocenia działanie polskich służb na granicy? Czy był pan na granicy? Czy wizytował pan granicę? Bo część komisji było i to wiemy o tym. I jak pan ocenia ale to działanie? Komisja Obrony Narodowej nie była na granicy. Komisja, z tego co wiem, służb specjalnych i nie wiem, czy nie Komisja Spraw Wewnętrznych była na granicy. Natomiast oczywiście ja jestem pełen uznania dla naszych pograniczników, dla policji, dla wojska, dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Chylę czoła i ślę takie wyrazy dużego wsparcia i dużego zrozumienia działań tych wszystkich ludzi. I wiem jedno, że te działania są narażone w każdej chwili na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Te działania są na tyle bardzo takie, no dosyć specyficzne, dlatego że proszę zauważyć, pomimo że nasi żołnierze są uzbrojeni, ale użycie broni to jest naprawdę już ostateczność, bo co by się stało, jakby z naszej strony pierwszy padł strzał? W związku z tym proszę zauważyć, co się dzieje. Na pierwszej linii są funkcjonariusze policji, którzy są dobrze przeszkoleni w tego typu działaniach. Niemniej jednak no, cały czas mamy te próby przekroczenia granicy. Mamy również próby ataku, obrzucania kamieniami, obrzucania różnego rodzaju jakimiś drągami, jakimiś przedmiotami niebezpiecznymi. W związku z tym te działania, które są podjęte w tej chwili na granicy, są absolutnie adekwatne do tego, co się dzieje. Musimy kończyć, panie pośle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy wracać do tych wątków. Będziemy zapewne nieraz gościć pana na antenie Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był pan Paweł Bejda, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Komisji Obrony Narodowej oraz Podkomisji Stałej do Spraw Współpracy z Zagranicą i NATO. Dziękuję, panie pośle.